Siemank wszystkim, z tej strony CWANIAK i dzisiaj ruszymy sobie w sumie w końcu gierkę o nazwie Road Soul i oczywiście potem będzie jeszcze Road Soul 2, ponieważ jak wiecie lub nie wiecie, w przeszłości tkałem Swords and Souls, które były teoretycznie trzecią częścią owej gry, a tej gierki nigdy nie tknąłem i dzisiaj postanowiłem sobie, że dodamy ową gierkę na mój kanał, tak więc bez dłuższego gadania, okej. Dobra, już ogarniam gierkę, teraz zaczynamy już ten normalny etap, w którym będziemy musieli się już starać, a nie będzie to żaden oczywiście tutorial. Okej, uniknęliśmy bank. Tutaj mamy tą trampolinę, a chcę jakby tą trampolinę wykorzystać, żeby tutaj wlecieć po kwiatuszka. Teraz tak, F, żeby się uniknąć, już się pierniczą mi powoli przyciski. Tam był kielich do zebrania, kurde. Okej, mamy mapa nie pieniążka. Będziemy mogli, znaczy pieniążka, ma pani, jak to się nazywa? Boże, jeden, no nie mogę się wysłowić. Kwiatka. Ma pani kwiatka, teraz niech go pani tam wykorzysta. Tu mamy drugiego kwiatka, którego zaraz damy naszej wybrance pewnie. Jak ją tylko znajdziemy, tak? Gdzieś musi przecież być. Halo, pani wybranko? Czy jest tu gdzieś pani? Hello, bo się wszystko rozpędza, ja bym chciał pani dać kwiatko, skok przeznaczenia do siana, czyli siano to będzie jakby taki nasz checkpoint, okej. Oj, fuck, prawie bym nie wskoczył. Ogólnie mam, jak się nazywa, mam dodgery, ich jak na razie nie używam. Okej, użyliśmy tutaj i tam była na górze babka, cholera, nie daliśmy jej kwiatka, no. A jakbyśmy dali kwiatka, mielibyśmy te podwójne skoki, które by nam naprawdę ułatwiły robotę. Kurde, nie ogarnąłem, że tam było zapadnia. Ogólnie historia, jeżeli ktoś nie zna gierki, tej części oczywiście, polega na tym, że nasz Roach ukradł jabłko właśnie z takiego sklepiku, po czym zobaczył, że jest o nim, jak to nazywa, informacja, że go szukają. I był tam chyba warty 42 soulone, czy coś takiego. I po chwili zobaczył, że jest jeszcze inny Roach, który jest poszukiwany. Tylko ten Roach jest poszukiwany za o wiele więcej pieniędzy, bo chyba za 5000. No i nasz oczywiście Roach się zdenerwował i postanowił, że potrafi zrobić oczywiście o wiele lepiej, tak? Więc ma zamiar teraz udowodnić całemu kraju, że będzie warty zdecydowanie więcej niż jego rywal. Jakiś tam, o właśnie, Boring Hood, widzicie, 5000 soulonów, my na razie jesteśmy warci 1038. No i oczywiście będziemy musieli zdobyć tyle pieniędzy, aby być warci tyle co on, przecież za naszą głowę. Okej, możemy sobie jakieś chyba nowe rzeczy tutaj brać, mamy tu jakieś nowe luty, a nie, to są po prostu jakby achievementy, czyli luty są jakby achievementy. I dive shouting yeah, from below the high, you're waiting for me, hope you'll always be. Czyli to jakiś poem jest, tak? To jakiś piękny poem. Świetnie, świetnie, piękny, bo ogólnie widzę, że mamy sporo rzeczy do blokowania, mamy zaledwie na razie 7% ogarniętych. Mamy tutaj misję do zrobienia, żeby dostawać te właśnie te nasze części, że tak powiem. Ale czy ja mogę tutaj cokolwiek upgrade'ować? Czy ta gra ma jakieś upgrade'y, czy nie? Czy będziemy mogli... Aha, czyli Road Soul jest gierką bez upgrade'ów. Będziemy mogli tylko i wyłącznie ogarniać sobie jakby... kwotę, za którą będą nas poszukiwać i to wszystko, okej. Czyli w sumie fajnie, że ta gra będzie polegała bardziej na umiejętnościach, niżeli na samym... o Jezus Maria, prawie bym się zapierniczył. Niżeli na samym wydawaniu pieniędzy. Okej, mamy podwójne skoki, więc możemy sobie to teraz wykorzystywać ładnie. Kurde, tam był jakiś... tam był jakiś wykrzyknik, chciałem do niego podejść i się zgubiłem i się przez to pieprznąłem. Ale spoko, continue, jeszcze jeden. Mamy tu jakiś jeden, nie wiem czy, no co chodzi z tym, jest jeden, było dwa, teraz mamy jeden. Czyli co, że nie będą kontynuować, będę musiał jakby biec od zera, czy jak? Tak może być. Tak mogłoby być, że będę miał na przykład za zadanie nagle no uważać, tak? Okej, ale teraz dopiero ogarnąłem. Te paczuszki, które zbieram z ziemi, to są parachuty. Armor, który zbieram o Jezu, skrzynka mnie rozpierniczyła. Armor, który zbieram, powoduje, że nie mogą mnie wtedy zabić. Okej, i widzicie, game over mamy. Czyli będziemy musieli od nowa robić nasze pieniądze. Czyli mamy 3 próby, aby zdobyć 5000 hajsu. No dobra, no dobra, to ja się teraz będę ogarniał w tym wszystkim. W każdym razie na pewno się nie poddamy, aby to spierniczyć. Tak? Musimy dobrze tutaj wszystko pobiec. Musimy jak najwięcej pieniędzy na swój kark jakby załatwić. No to się na pewno uda. O, mamy jednego Ledgera. No na początku fajnie jest, bo mamy od razu armor, więc musimy tak się bardzo martwić o to, że mogłoby nas coś pieprznąć. Okej, uniknęliśmy tutaj pięknie. Jestem ciekawy, jak tam się na górę miałbym dostać. Chyba na parachucie, którego na początku nie mam. Bank. Tam jest... tam była informacja o tym Boring Hoodzie. Jakbyśmy go ogarnęli, to zapewne byśmy mogli... Więc no to więcej hajsu się chyba tyle zarabia i kurczę. Okej, F. Tutaj przeskoczyć F. Ogólnie jak zabijam, dostaję 10 hajsu. Muszę się skupić więcej, ile hajsu daje mi każda rzecz, żebym mniej więcej mógł sobie obliczyć. W każdym razie mamy już prawie 500 dolców, znaczy soul leonów po pierwszym raniu, więc nie jest źle, zdecydowanie nie jest źle. Fuck! No nie dość mnie walnęła ta skrzynka, to jeszcze oddał mi gościu z łuku, no. Po prostu jaja robicie. Ja rozumiem jedno, no ale kurna, dwie naraz rzeczy to jest za dużo. Ten łucznik jest tylko o tyle dobry, że on to strzela chyba tylko raz i koniec, już po mnie strzela. W sumie wszyscy chyba tak robią, chyba wszyscy tylko atakują po raz. I what the fuck, co to daleki lot i jestem ciekaw na czym on w ogóle tam stał. No bo, kurde no, on stał na niczym. Dosłownie na niczym sobie gościu stał i co, i taki mądry, ta? Taki mądry niby. Bang! Wszystkiego praktycznie... Ale tu je unikamy, boże jedyny. Tutaj Dodgera musiałem rzucić, żeby się na pewno upewnić, że wszystko przeżyje. Mieliśmy ładne combo zrobione. I bang! Do trzeciego zona wskakujemy. Skok wiary, pięknie ogarnięty. Mamy już prawie 1000 soul leonów przy tym podejściu, okej. Naskakujemy na górę. Tutaj mamy sporo pieniędzy do ogarnięcia. Tutaj Dodger, kurczę, nie poleciał mi Dodger w niego, ale na szczęście go tak czy jak trafiliśmy. Bang! Tutaj zbity gościu. Okej, tutaj poleciał Dodger, mogliśmy jeszcze pieniądze ogarnąć. O! Zabiłem gościa, który był gdzieś naprawdę daleko. Nie spodziewałem się tego, że aż tak poleci gdzieś moja kosa. Jestem ciekaw, co jest w tych skrzynkach. Na pewno one mają więcej, jakby więcej można o nich zarobić niż z normalnych rzeczy. W każdym razie jestem teraz w kropce, bo nie wiem co się dzieje. Zaczynam biegać we wszystko. Po prostu przebiegłem przez całą armię przeciwników, co jest po prostu czymś chorym. Ale jest git. Jest git, jest dobre podejście, mamy 1600 soulon, okej, tutaj skakujemy w górę, tu w górę. Okej, ogarnęliśmy sobie parachuta, więc na nim przelecimy. Teraz tak, tutaj unik, tu unik, tutaj pieprznąć, tutaj polecę do góry. Fucking hell, straciliśmy armor, bo nie miałem już miejsca, gdzie w ogóle mógłbym się jeszcze schować, niestety. Okej, tutaj pieprzniemy ci. O, ładnie się skrobaliśmy do środka. Ale to tak jest za mało wciąż, bo zobaczcie, że mamy zaledwie 2000 soul leonów. Let's go. Let's go. Coś mi dziwnie gra zaczyna lagować, bo ta gra ma tylko 30 FPS-ów, co jest po prostu chorek na te czasy. Okej, tutaj mamy kwiatka, więc mogliśmy sobie ogarnąć podwójne skoki. Czyli to będzie trzeba teraz wykorzystać w jakiś nikczemny sposób. I oczywiście parachuta tutaj używamy, żeby przejść przez wielką dziurę, chociaż przypadkowo kliknąłem strzałkę w górę i to mogłoby się dla mnie źle skończyć, ale przynajmniej dotarliśmy do zona 4, który będzie już na pewno zdecydowanie trudniejszym zonem niż poprzednio. Okej, to mamy jakieś strzały, czyli że to mamy uważać na łuczników. Holy shit! Ja oczekiwałem, że na przykład będę miał uniknąć jednego, dwóch, a nie trzech naraz. O, dobrze, że tutaj nie potrzeba było armoru, bo byśmy byli naprawdę przecięci niczym serek. Okej, unikamy, bang! Tutaj mam pieniądze. O, tu jakieś toporki już są, kurczę. Oni są strasznie wolni i widać, że się że czekają z tym machnięciem w nas. O, mamy kwiatka, którego nawet nie wiem gdzie i kiedy ogarnąłem. Straciliśmy armor. Fucking hell. Teraz nie wiem jak ten armor szybko zdobędziemy, ale mam nadzieję, że to jakoś zrobimy. Ajajaj, to było też niebezpieczne. Tam była kobieta z armorem, nie. Tam nie dość była nasza lożka, której mogliśmy dać kwiatka. Tu jeszcze miała... O, jest, mamy armor, więc jesteśmy tak czy jak uratowani. I wskakujemy do kolejnego siana. Ej, to może skończyć na tym, że nagle za pierwszym odcinkiem skończę całą gierkę. Okej, tutaj mamy uważać na opancerzonych pajaców, A, bo on... What the hell? Jak ja miałem go pokonać? Ja rozumiem. Ja wszystko rozumiem, że gościu jest wytrwały i pewnie mógł... Zdecydowanie nie będzie wytrzymać, ale on dostał dwa Dodgery. I on jeszcze wali na dystans, przez co jeszcze bardziej byłem zakłopotany, co mam robić. No ale dobra, dobra, ja sobie to zapamiętam. Będę wiedział, że w zonie 5 bodajże, jeżeli się nie mylę, będę musiał uważać na gościa, który zdecydowanie nagina trochę zasady naszej gry. Ale spokojnie, spokojnie, ja to ogarnę. O kurczę, nie. Nie mogę się do... Szkoda, że nie można się do tyłu jakoś szybciej cofnąć. Okej, daliśmy kwiatka na szczęście, bo już myślałem, że nie dam. Okej, tutaj uwaga, bang. Nie chcę zbytnio nadużywać tych podwójnych skoków, bo wydaje mi się, że one są w dalszym... w dalszej części gry bardziej potrzebne, niżeli tutaj, gdzie mogę sobie jeszcze skakać jakby na pierwszym poziomie skoków przez wszystko. Zobaczcie, no bo tu bang, bang. No nie potrzebujemy, w ogóle użyć podwójnego skoku. Skok w siano, skok wiary. Kurde, no takie Assassin's Creed. Zdecydowanie takie Assassin's Creed. Tym bardziej też jesteśmy takim człowiekiem, który walczy z przeciwnikami w mieście i próbuje być dobry. Znaczy chce być niby poszukiwany, znaczy jest poszukiwanym, ale jest niby dobrym człowiekiem i takie... No wiecie o co chodzi, Ci co grali, jak to się nazywa, w Asasyna, no to wiedzą o co mi chodzi. I się zabiłem przez to, że nie kliknąłem F, żeby się myknąć pod ścianą i mnie przez to trafiła strzała. I zaledwie zdobyliśmy 500 soulonów. Do jasnej cholery, no to nie jest dobry wynik zdecydowanie. Okej, tutaj pięknie wszystkich popieprzyliśmy. Okej, tu jest kwiatek, więc trzeba go... Aha. No to było beznadziejne podejście, myślałem, że jak wezmę tego kwiatka, to będę mógł jeszcze wskoczyć na górę. Ale najwyraźniej tak się nie dało zrobić. Aż mi mózg zaczął po prostu parować i przestał mi myśleć, co chciałem w tym momencie powiedzieć. Ale udało się, okej. Udało się wszystko tutaj ogarnąć. Mamy tutaj ładnie teraz rana, którego no spróbujemy zabić jak najdalej. Nie wiem, jak te strzały łuczników przelatują przez sufit na przykład. To jest po prostu chore i trochę niesprawiedliwe, no ale no nie mogę narzekać. Gierka też musi mieć jakieś wady, jeżeli to jest fleszówka, tak? I przelatujemy na naszym parachiucie przez całą tutaj dziurkę. Lecimy dalej i walczymy z naszymi przeciwnikami. Ogólnie boję się tej skrzynki. Tak, to dosłownie to, co powiedziałem i musiałem nią przypiernić, bo one są takie no niby niepozorne, ale niebezpieczne jednak. Bang, walnęliśmy tutaj całego. Jestem po prostu idiotą, że w niego wskoczyłem, ale dobra. W tym podejściu zobaczycie, że uda nam się to zrobić. Uda nam się po prostu. Teraz wierzę w naszego Roge'a, że osiągnę cel, który chcemy osiągnąć cały czas, tak? Bang. No i ciekawe, jak miałem zdobyć ten kwiatek. Musiałbym jakoś górą się pojawić, no ale niestety na górze mnie nie było. Bang. Okej, tutaj przelatujemy przez to, bang, przypierniczyliśmy mu, bang, tutaj przelatujemy na pełnym speedzie. Bang, tutaj góra, dół, rozpierniczamy każdego naszej, tutaj mamy kwiatuszka dla naszej kochanej kobietki. Bo jak ktoś nie wie, to w Swords Soulsach też mieliśmy tą kobietę i pamiętam, że w nią strasznie inwestowałem, bo kupowaliśmy jej dom. W sumie trzeba było kupować dom, żeby odkryć wszystkie widmo dzieci, czy jak to one się nam nazywały. I jest dobre podejście, mamy armor, mamy dodgery, mamy podwójne skoki. Nie mamy jedynie parachronów, więc to może być innym problemem, ale nie wydaje mi się, żeby to było aż na tyle problematyczne, aby to mogło odegrać komuś naprawdę ważną rolę. No i jesteśmy już trochę bardziej w dupie, ponieważ straciliśmy armor przez moją po prostu głupotę. No nie, tam był armor, nie. Okej, zdobyliśmy, zapomniałem, że miałem podwójne skoki, więc mogłem jeszcze to na szczęście zyskać. Ja dalej nie wiem, na czym stoi ten łucznik przy tej przepaści, no bo kurde, no tam nie ma na czym stać. On ma po prostu wypierniczo... O ja pierdziele, nie. Czemu musiałem w ten sposób spieprzyć? Naprawdę. Zamiast po prostu polecieć już normalnie, to ja chciałem się zawrócić, bo się bałem, że nie dolecę. God damn it. Spieprzyłem sobie bez sensu po prostu życie, które mogłoby nam się przydać. A naprawdę było dobre podejście moim zdaniem, no. Okej, teraz tutaj trzeba uważać. No kurna, no. Mówię, że trzeba uważać, po czym nagle przy pierwszym lepszym gościu się pierniczę, no. Jest armor tutaj, więc trzeba... no nie, myślałem, że uniknę jeszcze, a tak to... Nie, że... Nie, załamuję się po prostu, bo coraz to głupsze błędy robię. Nie potrafię wyjść z zona drugiego i to mnie po prostu zaczyna już strasznie boleć. Bo to jest upokorzenie moim zdaniem, to jest po prostu straszne upokorzenie, że ja z zona drugiego nie potrafię wyjść. A to naprawdę nie jest żaden problem. Ja byłem już, przecież byliśmy już w zonie piątym, tak? Gdzie mieliśmy naprawdę trudnego przeciwnika i tam się mniej trudno, znaczy dobra, wypierniczyłem się od razu, ale tam wydawało się być wszystko prostsze, znaczy trudniejsze, a niż tutaj. A jednak tam jakoś, no dobra, nawet porównując do czwartego zona. W czwartym zonie mi szło lepiej niż tutaj w tym drugim aktualnie, co jest po prostu smutne. I nie zdobyliśmy, a nie, mamy armor, okej, mamy armor w tym podejściu. Gdzieś go zdobyłem, nawet nie wiem kiedy, więc jeszcze mamy szansę się uratować. Jeszcze mamy szansę zdobycia dobrego imienia Soul Road'a. Ok, tutaj przelecę na tym. O kurna, żółty raszuje, zapomniałem. Kurczę, chyba nie użyłem nawet Dodgera. Przez to spieprzyłem. Nie wiem, czy go użyłem, czy nie. W każdym razie wiem, że spieprzyłem. Totalnie, okej. No wiecie, no tak, no i się wypierniczyłem. Nie, dobra. Wiem, no gierka nie wygląda na gierkę, która powinna mieć parę prób. Niestety, jak widać, no nie jestem w stanie go przejść za pierwszym razem. O kurczę. Nie oszukuję was, teraz mój... What the fuck? Zaczął mi się kręcić w głowie. Zaczęło mi się kręcić w głowie, mój ekran zaczął po prostu falować i jak widzicie na przykład ten hełm tutaj, gdzie on jest, to ja go przed chwilą miałem gdzieś tutaj. Po prostu wow, pierwszy raz mam coś takiego w życiu. Więc to jest zdecydowanie oznaka, że... nie będę dalej tego kontynuował i mój mózg już widać po prostu wybucha. Więc do zobaczenia w kolejnej próbie z tej gierki. Jeżeli wam się podoba, to nie zapomnijcie rzucić łapki w górę. I oczywiście po skończeniu tej serii weźmiemy jeszcze za Soul Road'a 2. Więc ja się z wami żegnam. Jeżeli ogólnie nie oglądaliście serii z Sword Soulsów, to zapraszam na playlistę z owej gierki. Znajdziecie ją na kanale w playlistach. Ja się z wami żegnam. Siemanko, peace, yo!